Witam ponownie. Pokażę Wam, jak zrobić pyszne danie z piersi z kurczaka. Zapraszam do oglądania mojego filmu. Piersi z kurczaka kroję na mniejsze części. Robię to w ten sposób. I tutaj mam drugą pierś z kurczaka, też kroję na kostkę. Przełożę teraz do naczynia żaroodpornego. Robię to w ten sposób. Dodam teraz soli. Oraz pieprzu. Oraz odrobinę oliwy z oliwek. Wszystko dokładnie teraz wymieszam. I odstawiam. A teraz do miski wrzucę dwa świeże jajka. Oraz śmietanę. Dodam też przyprawy, takie jak oregano, zioła prowansalskie, oraz pół łyżeczki curry. Wszystko dokładnie wymieszam. Wlewam to teraz do kurczaka. I dokładnie jeszcze wymieszam. Pokroimy jeszcze pomidora. Plasterki. Układamy plasterki pomidora na naszą potrawę. Tak to wygląda. Wkładam do piekarnika nagrzanego na 190 stopni na 15 minut. I tak wygląda potrawa po wyjęciu z piekarnika po 15 minutach. Teraz posypię, tutaj mam starty ser, mozzarella. Posypię teraz tą potrawę serem. Robię to w ten sposób. I ponownie wkładam do piekarnika na 15 minut. I tak wygląda moja ulubiona potrawa z piersi z kurczaka po wyjęciu z piekarnika. Do tego dodam jeszcze troszkę zieleniny. Pokroję pietruszkę na drobno. Robię to w ten sposób. I posypuję
potrawę natką z pietruszki. I danie tak wygląda. Bardzo fajny pomysł na obiad, kolację. Bardzo szybki i łatwy w wykonaniu. I to na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę. Z góry serdecznie dziękuję za subskrybowanie mojego kanału, za łapkę w górę. I życzę smacznego. Do zobaczenia w następnym odcinku.